Szkole podstawowej w Jaczowie gmina Jerzmanowa oddano do użytku nowy budynek, w którym mieści się m.in. sala gimnastyczna. Inwestycja kosztowała prawie 3 miliony złotych. Przedsięwzięcie wsparła Fundacja Polska Miedź, która finansuje program promocji zdrowia w gminach sąsiadujących z Hutami. Sprasowaliśmy ważny sprzęt dydaktyczny, nowoczesny, który jak gdyby wyrównuje szanse wiejskich szkół. Dzieci i młodzież to jak gdyby jest dla nas determinantem we wszystkich działaniach, zarówno zdrowotnych, edukacyjnych, w sporcie. Także fundacja głównie pomaga dzieciom i młodzieży w różnych dziedzinach, nie tylko w dziedzinie oświaty. Z nowego budynku cieszą się uczniowie i pracownicy podstawówki. Dzieci nie będą już musiały ćwiczyć na korytarzach. Do ich dyspozycji oddano też nowe szatnie. Fajnie, podoba mi się, są szatnie fajne z szafkami, mamy świetlice, mamy tutaj przedszkole, salę gimnastyczną. I zawsze musieliśmy ćwiczyć na holu i zawsze nie było tak dużo miejsca jak na sali i nie było tylu rzeczy. A szafki to chyba dlatego, że po prostu jest dużo miejsca i można wszystko tam schować. Na pewno będzie bezpiecznie, jakość jest znakomita. No i więcej rzeczy będziemy mogli zorganizować. Chociażby jak taką uroczystość dzisiejszą. Podczas uroczystości dyrekcja szkoły uhonorowała statuetkami wszystkich zasłużonych dla rozwoju placówki. Nagrodę przyznano też Fundacji Polska Miedź. Już od kilku lat współpracujemy z Fundacją Polska Miedź. Ta współpraca układa się bardzo dobrze. Dzięki tej współpracy w tym roku nasze dzieci wyjechały na zielone szkoły w góry we wrześniu i październiku, co bardzo pomogło nam w tym, że ta szkoła mogła funkcjonować w czasie jeszcze trwającej budowy. Połowa dzieci, wszystkie klasy starsze wyjechały na 3-tygodniowe turnusy. Pomoc również bardzo poważna, jeśli chodzi o wsparcie finansowe, konkretnie na zakup różnego rodzaju sprzętu komputerowego, mebli szkolnych i tak dalej. Fundacja Polska Miedź na zakup sprzętu dydaktycznego dla placówek oświatowych gminy Jerzmanowa przeznaczyła w tym roku ponad 110 tysięcy złotych. Na zielone szkoły wyjechało ponad 60 uczniów, na co fundacja przekazała prawie 140 tysięcy złotych.